Witajcie, to super gościu i to specjalna recenzja z okazji Bożego Narodzenia dla wszystkich fanów mojego kanału. Powiedzcie, dlaczego dawno nie było żadnych recenzji super gości? Ostatnia była z recenzją nieustraszonego z Playmobil. To ja wam zaraz powiem. Powodem było to, że unikałem recenzji, nie robiłem recenzji Snacy, bo szczerze się zakochałem. I szczerze chcę pozdrowić swoją ukochaną koleżankę Gram Paulę. YouTuberkę jak ja. No, po tym wstępie przedstawiam recenzję modelu samochodu Warburg. Tak. Konkretnie Warburg 353. Jaki to jest model? Jak widzicie, jest to model od Welli w skali 1,30 ileś. I mamy do czynienia z wersją z tego roku, bodajże modelu. No dobra, no to przechodźmy do recenzji. Model jest metalowy. O. Mamy cały szereg pięknych dodatków, detali, chociaż obejrzyjmy go najpierw. Z przodu mamy na błotniku kierunek niespomalowany, to jest wada Welli. Inna wada leży w tym, że te światła. I tutaj, jeśli ktoś kupuje te modele Welli, to mam patent, jak zrobić, żeby światła się nie ruszały i zderzaki też. Kupujecie klej cyanopan, rozkręcacie model i sklejacie te elementy. W ten sposób światła i zderzaki są ustabilizowane. Dobra, no to przejdźmy dalej. Tak wygląda z boku. Wybaczcie, że kamera trochę sfankuje, ale dobra, tak wygląda z boku. Wlew paliwa. Charakterystyczne detale. Brak lusterka po drugiej stronie. Brak pomalowanych kierunków. No i światła. Tylko tutaj jest pomysł kolejny na ulepszenie tej konstrukcji. Pomalujcie grill. Jeśli wam nie zależy na tym, żeby grill wyglądał jak jedno wielkie światło, ten cały panel, to możecie go pomalować. Światła. Tutaj jest znowu wada. Srebrne są. Nie widać skiełek, które powinny być. Lusterka, wycieraczki, szyby. Teraz porównajmy go z innymi modelami. Po tej stronie Skoda 100. Auto z Czechosłowacji ma 20 parę dni. Od teraz, a po tej stronie Nyska. NASA Nyska. A z tak bardziej kultowej strony to tu Audi e-tron, kupiony w Audi Center, TS model Welli. A tutaj z D'Agostini w szybkich i wściekłych Eclipse. Niedługo przyjdzie kolejna paczka do mnie z szybkimi i wściekłymi. I kolejne porównanie. Po tej stronie Supra, po tej stronie Eclipse z 95, a po tej stronie nas Warburg. Skala jest identyczna. I czy warto kupić Warburga z Welli? Jeśli widzieliście, konkurencja ma większe, lepiej wykonane modele, ale jeśli ktoś się wychowywał w latach 80. czy tam 90. i takiego Warburga pamięta z ulic,
i tęskni za dawnymi czasami, to może kupić Warburga. Bo to jest klasyk. I może go dostać podobno ponoć w różnych kolorach. Kremowy chyba jest, zielony, niebieski. Więc jeśli ktoś z was wychowywał się w latach 90., a nie lubi aut współczesnych, to niech sobie kupi Warburga model. Polecam. A nawet jeśli ktoś chce mieć, tak jak ja, mini muzeum motoryzacji na półce, może też kupić Warburga. Nawet polecam do tego temu youtuberowi, co zrobił miniaturowe muzeum motoryzacji tego Warburga. Polecam, rekomenduję. Choć są droższe i lepiej wykonane, ale na swój sposób ten Warburg jest tańszy, najtańszy i może stać gościa na więcej modeli. W tym momencie żegnam się. To była wideo recenzja Super Gościu.